Dzień dobry. Witamy serdecznie na kolejnej takiej raczej krótkiej wycieczce. Mamy sobotę. Bardzo ładną sobotę. O dziwo, bo zapowiadali deszcze, dlatego nie chcieliśmy się jakoś daleko zapuszczać. Przyjechaliśmy sobie do Głogowa. I z Głogowa pojedziemy sobie do jakiejś kolejnej miejscowości niedaleko stąd. No i taki plan, że będziemy się po prostu kręcić po okolicznych miejscowościach. Tak więc serdecznie zapraszam. A na wstępie już pierwsza atrakcja. Tuż przy parkingu, który znalazłem sobie po prostu darmowy, ale dzisiaj jest sobota, więc przypuszczam, że i tak wszystkie parkingi są darmowe. No niemniej jednak oczywiście standardowo kierujemy się do rynku. No i zaliczymy wszystkie atrakcje, jakie tutaj są. I tak jak powiedziałem, ogólnie pomysł na dzisiejszy dzień, no to pałętanie się po prostu po okolicznych miejscowościach, a że nigdy nie byliśmy w Głogowie, a przejeżdżaliśmy kilka razy koło Głogowa, no to stwierdziliśmy, że sobie zahaczymy. Tam chyba jest rynek, bo jest tu też marina, a jak wiemy, ja bardzo lubię wodę, bardzo lubię mariny, więc podejdziemy sobie do mariny, ale najpierw idziemy sobie oglądać właśnie jakieś ruinki chyba kościoła, czy coś takiego. Na tej tablicy za mną, którą przed chwilą pokazywałem, jest kod QR, który można sobie zeskanować i pobiera nam to na telefon aplikację z mapą Głogowa i jest tam zaznaczone, są tam zaznaczone wszystkie rzeczy, które w Głogowie można zobaczyć. Pobraliśmy sobie, jest ich chyba 9, wszystkie zaliczymy. Tacy jesteśmy. A to ruiny kościoła. No, kościół petarda, ale jest zamknięty. Widać, że chyba próbują go ratować, ale no niestety. No i dobra, chłop ma kawę, to jest szczęśliwy. I doszliśmy do rzeki, bo tak jak powiedziałem, kierujemy się w stronę mariny. No i dotarliśmy do takiego fajnego deptaka. Widać, że to dosyć świeży deptak. I mamy tutaj fundamenty jakiegoś starego kościoła. No i tak jak mówię, całkiem fajny, spory, duży deptak. Rzeki jeszcze co prawda nie widać, ale jest tam w oddali most, więc prawdopodobnie będzie trzeba przez ten most przejść, żeby się dostać do tej marinki. No i co ciekawe, też tu jest parking przy samiutkim rynku. No, a tam, gdzie jest ten chyba hotel, jest też most, przez który przejdziemy. No i tam, po drugiej stronie mostu, też wygląda, że jest jakiś stary kościół. Zobaczymy. No, przywiodła nas tu ta aplikacja, o której mówiłem, która po prostu kieruje nas po wszystkich miejscach, które warto tu zobaczyć. A, jest tu też muzeum archeologiczne. No, zobaczymy, może się skusimy. No to taka ciekawostka, to nie jest hotel, tylko właśnie to muzeum.
Czyli co jest, kurde, duże. Ale mamy most. Za mostem mamy marinę, no i rzekę. A tu mamy rzut oka na stary Głogów. Taka fajna fotka. I w miejscu, gdzie jest marina, jakaś fabryka kiedyś stała chyba. Przynajmniej tak wygląda. A tu jest marina. I nawet jest z tej mariny kawałek. A pode mną pociąg. Czyli można się tu dostać pociągiem i bardzo fajnie wzdłuż rzeki. Idziemy na drugą stronę. I dotarliśmy, przed nami kolegiata i to jest poza muzeum, w którym jeszcze nie byliśmy, a to jest prawie, że ostatnia atrakcja, no bo ostatnie to jest muzeum, ale podejdziemy, zobaczymy, może jest otwarte. A tablica mówi, że ta kolegiata jest jedną z najstarszych w Polsce. I są tu też krypty, ale przypuszczam, że się do nich wejść nie da. Zobaczymy, przejdziemy naokoło. No a to się okazuje, że to był zamek książąt głogowskich, a teraz jest tu muzeum. No, jak będzie otwarte, to zajrzymy. Bo wstęp kosztuje tylko 10 zł, no to raczej za dużo tego zwiedzania nie będzie. Jesteśmy na dziedzińcu i będziemy włazić na wieżę. Bo w cenie biletu mamy wejście na wieżę i jakąś wystawę, chyba na parterze. Kilka ciekawostek. Wysokość średnica i grubość muru. 24 metry do góry. No, nie jest źle. No, to my już pojedzone. Świetny lokal. Z naprawdę fajnym, tanim jedzeniem. Bardzo dobrym, polecamy. No i na rynku jest jeszcze pod takim dachem ruiny kościoła. I wstęp kosztuje tutaj 2 zł. I kupuje się bilecik w informacji turystycznej. Ale że jesteśmy tutaj sami, I na dodatek, no, pan zobaczył znanego youtubera,
więc wpuścił nas tam, gdzie normalnie się nie wchodzi. Bo normalnie zwiedza się to tylko z góry, a nam pozwolił wejść na sam dół. Tak więc petarda. No tak jak mówiłem, to był kiedyś kościół. Spore to. Sporo pomieszczeń. Ale to jeszcze zobaczymy sobie to z góry. Bo normalnie na to chodzimy tymi pomostami. Idziemy zobaczyć na górę. Tak więc jeszcze rzut oka z góry. To był kościół świętego... którego świętego? Jerzego. Chodziło. No chyba, że się mylę. No, to zmieniliśmy lokalizację i jesteśmy w Lesznie. To jakieś 40 km było, tak mniej więcej. No i nie wiem, czy słychać, ale trafiliśmy na jakąś imprezę. Stoimy bardzo blisko rynku. Przede mną jest jakiś kościół, a przy kościele muzyka gra. Tak więc wbijemy się na krzywy, zobaczymy, co tu się dzieje. No i pozwiedzamy sobie ryneczek. Bo tak jak mówiłem, taki plan był na dzisiaj. Po prostu się popałętać po miasteczkach. No, nie wiem, co tu się dzieje. Ani nie wiem gdzie. Jakiś festyn tu jest raczej.
i impreza jest. Nie wiem z jakiego to okazji, no ale w większości tam są po prostu starsze osoby, tak więc to taka impreza właśnie. No dobra, idziemy sobie do ryneczku, tak jak wspomniałem. A jesteśmy przy kościele parafialnym, starym, fajnym, ale zamkniętym. Natomiast z zewnątrz jest sporo do oglądania. No, tu jest dawna synagoga i mieści się tutaj muzeum okręgowe, bo nie wiem, czy ja mówiłem, mieliśmy sobie to muzeum zwiedzić. Tyle tylko, że w internecie mieliśmy, że to muzeum jest w rynku. W związku z czym zaczęliśmy właśnie od rynku i mieliśmy pół godziny na zwiedzanie tego muzeum. Okazało się, że to muzeum właśnie jest tutaj przeniesione, a już nie zdążyliśmy. Tak więc, no idziemy sobie dalej. Trochę tu połazimy. No jest tu ładnie, ale chyba w Głogowie podobało mi się bardziej. No nic, to idziemy zobaczyć, jeszcze jest tutaj jakiś chyba pałac, jak dobrze przeczytaliśmy. No, dobrze przeczytaliśmy. Idziemy zobaczyć. Ale przejdziemy sobie przez park miejski. No i dobra, mamy pałac, który okazał się być NFZ-em, więc ani nie pozwiedzamy, ani też nie jest jakiś spektakularny. W sensie budynek jest przeogromny, no ale to no, wygląda jak zwykła przychodnia. Tak więc no, szału nie ma. No ale żeby było do niego dojść, trzeba sobie przejść przez taki fajny, mały parczek, pałacowy parczek.
ale no cóż, szału nie ma. Nie pozostaje nam nic innego, jak wracać z powrotem do rynku i tam jakoś się trochę popałętać. Chociaż tak jak mówiłem, sam ryneczek no nie jest jakoś super urokliwy. No ale cóż, no jak już przyjechaliśmy, a i tak musieliśmy tędy sobie jechać, jadąc do domu. Znaczy, nie musieliśmy, no ale nie chcieliśmy jechać tą samą drogą. Dlatego sobie zahaczyliśmy o Leszno. W Głogowie zeszło nam się dość długo, ale Głogów jest naprawdę bardzo ładny i zdecydowanie polecamy. A Leszno to na razie no takie sobie miasteczko. Większe miasteczko. Idziemy popałętać się po rynku. Tam może gdzieś w uliczki w rynku wejdziemy, może będzie fajnie. Jedwania kawałków. Okay. My nie, ale torcy. No, z daleka to wyglądało, że jest coś większego. No, a tak w ogóle, to jest tutaj taki szlak miejski, który ma 13 punktów właśnie. No i można sobie oczywiście nim przejść i pozwiedzać te najfajniejsze rzeczy. No myśmy połowę z nich całkiem przypadkiem znaleźli i po prostu oglądaliśmy, ale tak jak było widać, no muzeum nieczynne, bo przynieśli, a nie wiedzieliśmy, że przynieśli, już po prostu nie zdążyliśmy. No i dworek, który miał być dworkiem, jest teraz szpitalem, tak więc to takie no atrakcje są, nie? No niemniej jednak to takie troszeczkę szukanie na siłę. Aczkolwiek to taki był plan na dzisiejszy dzień. Mieliśmy się pałętać po miasteczku, po jednym, po drugim, żeby po prostu nie siedzieć w domu. A że miało padać dzisiaj po południu, a jak widać nie pada, no to nie jechaliśmy nigdzie w góry. Ale zobaczymy, co będziemy robić jutro. No, tak więc to chyba będzie na tyle. Taki miał być dzień poświęcony na pałętaniu się po okolicy, bo nie mieliśmy daleko od Wrocławia, ze 110 km może. W każdym razie no, po południu miało padać, tak jak mówiłem, więc nie szykowaliśmy się nie wiadomo na jaką wycieczkę, natomiast nam to wystarczy. W domu nie siedzieliśmy, trochę pozwiedzaliśmy, pojeździliśmy, czyli tak jak lubimy. A kawa mi się rozsypała. W każdym razie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Zachęcam też do pozostawienia po sobie jakiś pierdołek. No i cóż, no widzimy się na następnej wycieczce. Gdzie i kiedy? Któż to wie?